Wiele osób narzeka na młodzież, na jej brak zainteresowań i bezproduktywne spędzanie czasu. Ale gdyby przyszli na uroczystość rozdania stypendiów, zmieniliby zdanie. 26 uczniów ze szkół podstawowych i 22 gimnazjalistów otrzymało stypendia za aktywność społeczną i dobre wyniki w nauce. Myślę, że dla dzieci ma to spore znaczenie. Żyjemy w społeczeństwie nie do końca zamożnym, ale dzieci myślę, że czują dumę, ponieważ są jakimś wzorem, przykładem dla innych uczniów ze szkół. W uroczystości udział wzięli rodzice dumni ze swoich pociech. Jednak niełatwo było powiedzieć o trudzie, jaki włożyli w wychowanie dzieci z takimi osiągnięciami. Po prostu jest no, dobrym dzieckiem. No, nie ma problemów z nim żadnych. No, uczy się, no dobrze się uczy, nawet bardzo dobrze. Piotr Walędzik w drugiej klasie gimnazjum wypracował średnią ocen 5,36. Może to niemodne, ale gimnazjalista traktuje naukę jako inwestycję we własną przyszłość. Daleko mu jednak do typu kujona. Na moją naukę nie poświęcam zbyt dużo czasu. Tam bardziej interesuję się sportem i gdy wracam po treningach, często bardzo zmęczony, wtedy dopiero zabieram się za naukę. Nauka też jest ważna dla sali, ale na pierwszym miejscu dziewczyna stawia pomoc innym i pracę charytatywną. Ja przede wszystkim działam w oratorium jako animator i jako wolontariusz. Byłam w tym roku na misjach przez miesiąc w Czarnogórze. Prowadziliśmy tam półkolonie dla dzieci. Chodzę także do wolontariatu w poradni psychologiczno-pedagogicznej w EUK-u. Gimnazjalistka swój wolny czas poświęca innym z jednego powodu. Po prostu bardzo lubię, gdy dzieci się uśmiechają i gdy ludzie są szczęśliwi. Takie postawy zostały dostrzeżone. Stypendyści z gimnazjów przez semestr będą otrzymywać po 150 zł, z podstawówek po 100 zł. Stypendia zostały wręczone już po raz czwarty.